Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Kąt alfa jest ostry i sinus alfa wynosi 2/7. Wtedy kosinus alfa jest równy. Dobrze, zobaczmy. Czyli wiemy, że sinus alfa to są 2/7. Czyli narysujmy sobie trójkąt prostokątny. No powiedzmy, że on jest prostokątny. Zaznaczmy kąt alfa. To będzie kąt prosty. No i sinus alfa to są 2/7. Sinus to jest to, co stoi naprzeciwko kąta alfa, czyli 2, do tego, co stoi naprzeciwko kąta prostego, czyli do 7. Tu jest 2, tu jest 7, taka jest zależność dla sinusa. Żeby policzyć kosinus, my musimy znaleźć ten bok, no bo ten bok tutaj, czyli przyprostokątna leżąca przy kącie alfa do przeciwprostokątnej stanowi kosinus. Czyli zapiszmy kosinus kąta alfa, to jest x do 7. Trzeba ten x znaleźć. Jak to zrobić? Z Pitagorasa. Czyli 2 do kwadratu dodać x do kwadratu daje nam 7 do kwadratu, czyli 4 dodać x kwadrat daje nam 49. 4 przerzucamy sobie na prawą stronę, czyli mamy, że x kwadrat to jest 49, odjąć 4, czyli 45. Nasz x kwadrat to jest 45, czyli x to jest pierwiastek z 45, a pierwiastek z 45 to jest inaczej pierwiastek z 9 razy 5. Pierwiastek z 9 to jest 3, pierwiastek z 5 to jest pierwiastek z 5, czyli mamy 3 pierwiastki z 5 to jest nasz x, wobec tego kosinus to będą 3 pierwiastki z 5 podzielić na 7, odpowiedź B.